No to jest Trójka, Polskie Radio, jakby kto nie wiedział. Jakby kto nie wiedział, 3, 5, 7, można pisać listy, smsować do radia, tudzież dzwonić. Radiowa Trójka, serdecznie Państwa pozdrawiamy. A w ogóle zapraszamy do Radia Białystok, ale to tutaj nie ma, bo to nie jest Anglo-Ameryka Białystok, to jest Polska. Możecie w internecie posłuchać. Polskie Radio Białystok, jaka piękna mowa, jaka piękna wymowa, przykład polskiej mowy, bo tutaj wiecie Państwo, tak jak centrum Polski tu jest Warszawa, no to oni powinni tu w Warszawie dawać przykład poprawnej polszczyzny, a nie ma tutaj przykładu, nie ma tu reklamy. Tutaj jest zawsze jakaś antyreklama, czy to jest Mediamarkt na Górczewskiej, czy co innego, to takich grubasów tutaj powybierają, łysych, którzy odstraszają ludzi. Ludzie uciekają. Janek Witek, jak pojechał do Mediamarkt 8 tramwajem czy 10 na Górczewską, to musiał spieprzać stamtąd, bo się wystraszył tych ochroniarzy, grubasów, tłustych. A jak Janek Witek pojechał na lotnisko o kęcie Chopina, no to wpadł w ręce policji, musieli go wylegitymować. On mówi, że w Polsce to obywatel polski po wojsku, szanowany, stara się płacić za wszystko, porządny, mieszka, jeszcze wskoczy na lotnisko, to jeszcze go wylegitymują, czyli po prostu jakby praktycznie nie tę osobę, którą trzeba, no ale tak, zawsze po szkodzie wszystko się dowiadujemy, o tym wszystkim się dowiadujemy, że Polak i po szkodzie jest głupi. Także niech kupują F-16, ale gdzie te 350 miliardów? Mówi Szydło, gdzie te miliardy?